Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Mafia Solec. Siemaneczko, z tej strony Brączek. I witamy was na naszej polskiej wsi. I nie wozimy się Passatami w TDI, a wozimy się dzisiaj 60-ką i Polmotem chujnia. Ogólnie jak słyszycie już sami gdzieś z dala, Brączek zapierdala. O, idealnie tam, za płotem. My w dzisiejszym odcinku, jak już sami się pewnie domyślacie, wywóz gnojowicy oraz będziemy sobie też jeszcze gruberowali od razu potem, dlatego też tylko jedno pole mam tam zaplanowane. I tak ogólnie słyszycie, jakieś przegłosy tam u Brączka są co chwilę, nie wiem czemu. Jakie przegłosy? Weź tak trochę sobie może zmniejsz czułość jeszcze w tym, jednak na minus 10 daj czy coś, bo jednak za długo trochę urywa, wiesz? I ogólnie tak, no tego TS-a testujemy, powiem wam, z każdym inaczej w ogóle to wygląda. Ja cały czas teraz myślę z moim mikro też, jak mam to jeszcze ogarnąć, bo naprawdę tych spraw teraz zwaliło się dużo. W każdym odcinku nie daję rady ze wszystkim. Są u mnie te dziwne trzaski, szmery, bajery, ale jakoś powoli zaczynam to ogarniać i raz w odcinku jest dobrze, raz jak się przybliżę jest źle. Spowodowane jest to tym chyba, że gdy krzyknę coś za blisko mikrofonu. Otóż 60-ka trochę musi pod górkę wstawić sobie, jak sami słyszycie, bo no pełna beczka, no to troszeczkę tam roboty idzie. Ogólnie tak, nagrywamy dzisiaj to, miało być w ogóle inne, czyli mieliśmy Kiszonka, ale Brączkowi się troszeczkę dzisiaj spieszy, ponieważ Brączek wyjeżdża teraz na 3 dni na wycieczkę do Krakowa. Tak, także będzie, mnie nie będzie. Spotkanie z widzami będzie robił. Ej, właśnie, weź ty napisz, że wiesz, w KKM może ktoś się pyta. Mamy manualne odczepianie? Nie mamy. Nie, nie mamy. Dobra. A co, chciałeś tak realnie pograć? Nie, chciałem odczepić na pryzmie od Kiszonki. A, właśnie. Ostatni Adaś mi to rozkminił, nie? Dobra. Tu mamy OK, wszystko powinno być jak najbardziej w normie. Możemy sobie tempomacik zarzucić. A no tak, przepraszam, w 60 nie ma tempomatu. Także będziemy tutaj normalnie na tym jeździć sobie. Mam nadzieję, że gnojowicy mi starczy. Chcę dzisiaj tylko chyba to pole zrobić, bo zanim mówię, jeszcze to zgruberkuję i wszystko, to akurat będzie około 20 minutek. Brączek sobie wróci. Czekaj, to powrót ty masz kiedy, w niedzielę? No, w poniedziałek będę. W poniedziałek będziesz, a w poniedziałek do szkoły idziesz czy nie? No nie wiem, chyba właśnie nie pójdę. Jak nie pójdziesz, to w poniedziałek byśmy mogli sobie właśnie nagrać polską wieś i byśmy porejchali z Kiszonką i myślę, że zrobimy dłuższe odcinki, bo ja chciałbym na przykład takie 40 minut z Kiszonki. Zobaczymy ile to wyjdzie tą jednorzędówką, nie? Ale chciałbym właśnie taki troszeczkę dłuższy ci powiem. No dobra, nie ma problemu. No właśnie. Także no tam ludzie widziałem, pisali, chcą właśnie jakieś dłuższe odcinki, najlepiej żeby były z Kiszonki, z polskiej wsi. Bo ostatnio na czeskiej też fajnie wypalił. Ale mówię, no na polskiej tutaj, no to naprawdę trochę prac bym musiał zaplanować, bo jak sami wiecie, no mniejsze pola, to troszeczkę więcej się pracuje. Ogólnie to tak, u Brączka mało aktywności, niedługo powinien powrócić, bo właśnie sklejał ostatnio na dniach i nagrywał troszeczkę i tam sklejał filmik z sianokosów. Dlatego też tak nie było kiedy co nawet ponagrywać jeszcze po szkole i to wszystko, to wiecie, jak ciężko nam się zgrać nawet i z tą polską wsią. Dzisiaj też znów kolejny odcinek taki na szybkiego, mam nadzieję, że wszystko będzie ok, jednak ten dźwięk jako tako będzie przez was odbierany dość dobrze. A ja u mnie mniej więcej teraz przez 2 dni, jak sami widzieliście, nie, przez 1 dzionek. Wczoraj się tak bardziej na sportowo, samochodowo, był Rocket i był Need for Speed. Dzisiaj wieczorem pojawi się FIFA 17, dlatego ja was bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam na pierwszy ten odcinek, ponieważ no myślę, że wyszedł dość fajnie i chcę, aby wam wreszcie ta FIFA się spodobała, z racji tego, że ta FIFA u mnie w tygodniu prawdopodobnie będzie się pojawiać do 3 razy nawet. Cyklop się łobalił. Ale to tak jest, że czasami on przez save'a zapiszę, wyjdę i jest już ok. Dlatego też chciałbym, żebyście tam na FIFA dzisiaj wbili, obejrzeli, zostawili łapkę w górę albo jakiś komentarz dali, jak wam się spodoba. Tak, a u mnie aktywność dopiero w poniedziałek, jak wrócę. O, Brączek zanim wróci teraz, mam nadzieję, że wróci ta aktywność, bo naprawdę Brączek u ciebie na kanale, to ja nie wiem, kiedy ostatnio coś takiego konkretnego było. Jak, co ty gadasz? No co, takie połapane te odcinki raz na tydzień, jo. Vlogi są. A no chyba, że, a no tak, vlogi, no tyż racja. Ale ile tych vlogów? Można, właśnie, dzisiaj vlog u mnie. Czekajcie, R, już napełniały sobie. Ogólnie dzisiaj vlog u mnie, vlog z nowego nabytku. Zgruberowanie u Marcela. Marcel kupił sobie nowego gruberka. Powiem wam, że fajnie robota szła, także jakiś tam gruberek, troszeczkę sobie pogadaliśmy. Więc mam nadzieję, że wam się... A co za gruber kupił? Kupił skut na taką mamy... Ojejku, teraz żebyś mnie chciał zabić, to ci nie powiem, jak się nazywa ta firma. Poczekaj. Agro... Nie powiem ci, dobra, zobaczysz. Ona jest w dwóch miastach chyba, nie? Co?
Ona jest tylko w dwóch miastach w Polsce, ta firma, nie? Nie wiem, albo w jednym. Wiesz? Na potem... Nie, jest w dwóch, bo ja widziałem ostatnio reklamę właśnie, ona jest w Kutni gdzieś tam jeszcze... Tak, no to może i tak, bo to oni robią właśnie mają pomysł na te maszyny, wszystko czerwone no to widziałem, te maszyny, to nie? Pługi teraz też wchodzą, naprawdę tam, no taka konkretna dość firma, agregaty mają dość fajne, bo u nas dużo rolników ma te agregaty od nich, ale no naprawdę wyleciała mi ta nazwa teraz z głowy, więc wam nie powiem. Powiem wam ci, że naprawdę fajnie się spisuje. Jak za 10 tysięcy to całkiem fajny gruberek, ale powiem ci sucho, nie? Porażka. Jak jest sucho, no nawet i gruberem, nie? To jest spuszczone, nie wiem, z 10 cm i czuć jak urywa, tak, nie? Gruber, wiesz, jak wjeżdża na te pecyny, na to wszystko. Także no, lipa totalna jest w tym roku. Sąsiad, nie wiem po co męczy w ogóle orkę, nie? Już drugi dzień. Dwójką, co chwilę wysiada, wsiada, tu ustawia, coś próbuje. A z daleka ode mnie z okna nie mam, gdzieś 150 metrów do tego pola widać pecyny wielkości skiby. Także no mówię, te kłopoty przełożyłem i wcale nie żałuję tego, ponieważ no już pogoda się psuje. Dzisiaj już mamy taki zimniejszy troszeczkę wiaterek. Wczoraj wieczorem myślałem, że zaczęło tak kropić, ale jednak się pomyliłem. Na kiedy przełożyłeś? Przełożyłem na około 2 do 4 tygodni i wtedy zobaczymy. Jeżeli zacznie teraz padać, to my zaczniemy sobie orać swoją, bo mi akurat ja mam kolczatkę, to mi jeszcze lepiej pasuje, nie? Ja bym sobie poorał tak, to wiesz, mniej będę miał z agregatem latania, nie? A ich wezmę sobie akurat jak będzie ta kubota druga z turem, nie? To ja sobie obornik przywiozę od Marcela, tak właśnie gadaliśmy, on by mi ładował ten obornik, tata by wywoził, a ja bym sobie orał w tym czasie i wiecie, tam trochę bym tu nagrał, trochę tam. Myślę, że dość fajna akcja by była i orka na zimę dla, akurat od nich by się przydała, bo trzeba zrobić wiadomo głębszą niż teraz, nie? Także no zobaczymy jak to wszystko z czasem wyjdzie, niby w następnym tygodniu ma już zacząć padać i na to bardzo liczę, ponieważ no mówię, to co się w ogóle dzieje to ze 3-4 rolników się wychyliło z orką, ale to jest porażka jak te pola wyglądają, tu w ogóle gdzieś pługnie wchodzi, tak podrapane, tylko że wiesz, jakbyś lepiej to agregatem zrobił, także no mówię, w tym roku ciężkie czasy w ogóle nastają. Ty, a u mnie wszystko poorane. No bo ty, zobacz jak u ciebie długo padało. No ja już mówiłem, gadaliśmy na ten temat nawet troszeczkę ostatnio. To u ciebie zobacz jak padało. No poczekaj ma chwilę, bo my nagrywamy. A my tak to nic ten. A u nas widzisz, od tej pory co żniwa się praktycznie skończyło, od tej pory praktycznie, jak ja wapno co wywoziłem, to był ostatni dzień kiedy popadało, tego nawet widzieliście na odcinku. No właśnie tutaj gruberek, taki dość porządny, powiem wam, no... Nie są jakieś tam wielkie te łapy przy nim, ale daję sobie spokojnie Ursusik radę. Właśnie chciałem gruberowanko takie sobie to nagrać. O Jezu, poszła kokoszka pod koła. I tak. A no co ja mówię, że orki u mnie wszystkie już skończone, no. Skończone? Skończone, no. A Kacper i Bartek? W tym tygodniu orają, nie wiem. A, no to kurde ładnie się tam bawicie. Ty w ogóle tak sobie rozkminiałem, że musimy się spotkać, bo dawno się nie widzieliśmy. A ciekawe kiedy? No właśnie teraz rozkminiam, nie? Tak jak może auto kupisz i ja wtedy i ten byśmy podjęli. Zobaczymy, no jakoś musimy rozkminić to. To chyba przyjaźń. O kur. Jakiś kamień był na tym i widzieliście jak mnie oderwało? Od podłoża. Ogólnie też no kurczę, jak sami widzicie, nawet nie ma kiedy tego kulturalnego odcinka zrobić, ale teraz mam nadzieję, że już Brączek powróci w następnym tygodniu. I byśmy mogli to wreszcie zacząć, bo to jest masakra. Z tygodnia na tydzień nam to się przekłada, ale sami widzicie jak na szybko lecimy. To też nie chcę, żeby ten odcinek jakoś tak o tak osobę wypadł. Dzisiaj będzie polska wieś, będzie FIFA wieczorem. Jutro prawdopodobnie Hurdward i jakiś singiel, czyli pewnie od Bizona do Leksiona lub jedenastka. Ale idzie tu. Ja weź jednastkę nagraj, to jest fajne. No wiem, właśnie ludziom się strasznie spodoba jednastka ogólnie. Jak już tak sobie teraz rozmawiamy, ogólnie mi teraz, jak sami słyszycie, weszło w ogóle w mowę, jak ostatnio było ino, to dzisiaj ogólnie. Także chciałem wam podziękować, bo to co zrobiliście z ostatnim odcinkiem z polskiej wsi, to mi się strasznie spodobało. Praktycznie tam co dziesiąta osoba zostawiła łapkę i w ciągu jednego dnia tam chyba nabiliście prawie 50 tysięcy wyświetleń tam było po 24 godzinach, ale łapek jest 2500, także no cieszy mnie to, bo tak troszkę czasy z tego typowej polskiej wsi nam powróciły. Nie, to ty chyba liczysz, nie umiesz. Czemu? Ale nie 2500 łapek, a co 10, a 50 tysięcy wyświetleń. No ale ogólnie na początku, zapomniałem dodać, że na początku, bo przez dobre pamiętam do 20 tysięcy wyświetleń
to zostawiał ktoś łapkę, nie? I praktycznie tak to wyszło. A później tak już nagle rano wchodzę, 50 tysięcy jest i tak 2200 łapek. Dzisiaj przed samym odcinkiem jeszcze sprawdziłem, to jest 2500, także fajnie jakby się takie coś utrzymało, tym bardziej, że mówię, no tak, akcja bele i to nie wyszło jakoś tam konkretnie. Właśnie, poza odcinkiem pójdę, znaczy poza odcinkiem, na koniec odcinka, jak już sobie zjedziemy, pójdę wam pokazać, jak mi stuk wyszedł. Pusz obiekta dodałem, bo pamiętałem właśnie, to akurat wszystko ładnie idzie nam poupadać. A ty dzisiaj, Brączek, co robisz w ogóle? Bo ty, tak ja gruberuję. Też gru... A, ty masz ten... ten taki sami łapałem bez wału z tyłu, nie? No. Ja muszę iść zobaczyć, jak tobie to idzie. Ja po rzepaku gruberuję drugi raz. Drugi raz? A no tak, bo tamten, na początku ci nie... No zresztą przy tym twoim gruberze nie ma się co dziwić. Ja mam ogólnie sobie chęć nagrać jakiś odcinek niedługo, jak będzie deszcz padał na przykład, nie? Albo nocny tutaj, na... znaczy na tej polskiej wsi to nocny nie wiem, czy wypali, bo te nasze ciągniki to mają takie oświetlenia, że pożar się Boże. I moim to nie działa wcale. I sprawdzałem sobie, to tu mi jedna lampa świeci, tu z tyłu w ogóle halogen cały czas tak lata. Więc no ciężko będzie mi z polskiej wsi tu nagrać właśnie jakiś nocny, ale będę chciał właśnie tam jakieś podorywkę może, bo dzisiaj właśnie to jest gnojowica i gruber, a będę chciał opornik, tylko że opornik to pewnie będę rozwoził cały odcinek, bo wiecie jak to z ładowaniem wyjdzie, bo to w końcu cyklopem, to troszeczkę tego czasu mi zejdzie na pewno. Dobra, ja nie będę sobie co. Jak będziesz obornik robił, to od razu trzeba będzie u mnie zrobić. No od razu u ciebie, ty masz swój obornik, nie? Wiesz w o tym. W ogóle ja muszę belki jeszcze sprasować do końca te na słomy. A ty miałeś odcinek z tego nagrywać? No okrągły, no tak, tak, na tym odcinku mnie właśnie to będzie to raczej, nie? A, no to dobrze, to dobrze. Ja... Albo ty, ale z gruberowania już miałem odcinek chyba, nie? No ja właśnie teraz nie wiem, ale... A nie, ty miałeś, tylko nie zapisałeś, dlatego ty drugi raz gru... Nie, poczekaj, czekaj, czekaj. Miałem gruberowania ostatnio i z rozsiewania, u ciebie jak byłem z rozsiewania tego. A, faktycznie. Dobra, wiem gdzie, jestem zorientowany w tym temacie, więc mogę się udzielić. Zgruberowania raczej nie będzie, jak już to zrobię sobie talerzówkę może. No a teraz byś mógł zrobić właśnie talerzówkę, żebyś nie miał... Nie, czekaj, nie, to było talerzowania chyba. Nie pamiętam, albo talerzowanie, albo gruberowanie to było. No to musisz wyjść i zobaczyć, wiesz co, bo teraz, żebyś nie robił dwóch prasowań naraz, wiesz? Bo tak to nie... No, no wiesz, ja też lubię sobie po, prace polowe jakieś tam w międzyczasie rąbnąć, jak teraz było zbieranie belek, teraz właśnie jakieś prace polowe, w następnym chciałbym kiszonkę, później właśnie ten obornik i ork, obornik, później była podorywka. Ty masz ziemniaki, nie? Czy ja mam ziemniaki? Ja mam ziemniaki, ja ziemniaki muszę, o kurczę, widzisz, dobrze, że mi powiedziałeś, także jakiś sprzęt na ziemniaki, ale buraki też byś mógł, bo u mnie teraz 4 września buraki pokopane. Że ja nie wiem czym. No, jest przecież ten, Neptun. Adam przecież robił odcinek 15, pamiętam, wyszedł Neptun, a ja nigdzie nie mogłem go wykorzystać, a bardzo chciałem. To w sumie nie głupi pomysł, mógłbym zrobić te buraki. No bo, tam nie, pewnie nie... bo w 15, powiem ci, nie było jeszcze Neptuna. Ja nie wiem, czy mi to wyjdzie tyle czasu, żeby cały odcinek kopać. A tak się tylko, tak se mówisz, nie? A wiesz, jak to długo schodzi? Ty, jeszcze ci odcinka nie starczy 25 minut, żeby zrobił całą robotę. Nie wiem, zobaczymy. Ty, poczekaj. Czy... Nie, źle, ty masz ziemniaki, ja mam buraki. Jo, bo wiesz no dlaczego? Właśnie. Bo ty nie miałeś nigdy ziemniaków na odcinkach, a ja nigdy buraków i dlatego no, tak podzieliliśmy. No to zapraszam, jak na tym odcinku mnie wykopki były ziemniaków. A, no właśnie, a ja sobie już po cięciu kukurydzy na kieszonkę zrobię wykopki buraków, bo z burakami to wiecie, akurat to w czyli tym roku... u mnie kolejny odcinek właśnie ziemniaki, a jeszcze następny to będzie prasowanie belek tych ostatnich już. Skłonę, no. A potem już wiadomo, prace polowe i... No właśnie, teraz tak rozpiniłem, mówię, kurczę, przecież ja ziemniaków już kilka odcinków miałem, a buraków nigdy nie byłem w stanie zrobić. I dlatego ci o tym Neptunie tak powiedziałem, bo właśnie muszę tego Neptuna, a nawet jest on w modpaku. Przecież ja zmodpakowałem go, nie wiem czy u mnie w stodole on nie stoi nawet. Bo już nie pamiętam. No i przecież ja go rozwoziłem. No właśnie, dlatego też, kurczę... No właśnie, przecież u mnie w stodole stoi kombajn do ziemniaków, ty. Ty, ale tak widzisz, no jak nie gramy często, to tak trochę się nam pogmatwało. Dobrze, chociaż wiemy kogo, czyje są kogo pola. Bo na przykład jak nie graliśmy długo na Bolusiowy, to Adam pomylił i moje pole na przykład zrobił już drugi odcinek, nie? No. No, tam mi gruberował i później mi zasiał, także no, Adam się tam fajnie u mnie pobawił. Właśnie, też i singla zaraz znowu Bolusiowo, bo tam widzę wspólna wam się podoba. No i ten odcinek nawet w miarę wyjdzie, bo wyjdzie 20 minut. Akurat Brączek będzie mógł, bo Brączek teraz idzie na prawo jazdy. End Polones. Znaczy ja tylko do urzędu jadę, czy nie? A, no ten. A od kiedy ty właśnie się zapisujesz na to? No jakoś jak wrócę wtedy, nie? No bo te lawety, ta? Jo. Ile za to jest? 1000. 1000 zł.
1200 jest, ale ja tam wiesz, zniżkę sobie ogarnę, bo jak zrobiłem jedno prawko, to oni dają zniżki potem. No, 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 u mnie też tak było, bo ktoś się pyta, jeszcze bym miał większą zniżkę, jakbym w ogóle dwa razy naraz zrobił, nie? Ale już mówię, się nie bawię, na razie mi to niepotrzebne do niczego i tak jakoś nie zrobiłem i teraz nie ma nawet kiedy się za to wziąć. Zobaczę, może jak Brączek zrobi, to wtedy też sobie pójdę i by było z głowy i by było to prawko. Zawsze wiesz, no, już mówię, teraz... wiesz, pieniądz jest, to mogę robić. No, do Mokrzyna, tym bardziej, że jak ty robotę masz w Mokrzynie, czy nawet u Kacpra i u Bartka czasami coś zrobić, to już wiesz, nie musisz się bać, żeby jechać z tym, bo no. masz kwity, nie? Tak, no, mówię, taka sprawa. Ty przyda. Brączek za, jak prawko ci tu za pierwszym poszło, to i za z lawetą też, bo co to... Pamiętam, a ty miałeś, powiedz mi, na jazdach normalnych, jak miałeś samochodem, to i miałeś od razu też godzinę ten, z przyczepką, czy nie? No, z przyczepką, po co? A po autostradzie miałeś, czy też nie? Nie. A u nas jest, u nas w nauce jazdy, u tego co ja chodzę, on zrobił sobie tak, że dwie godziny przez te 30, które trzeba wyjeździć, przez dwie godziny mogę sobie tam chyba po 15 godzinach. Jest godzina na autostradę, czy dwie godziny? Nie, godzina na autostradę i godzina z przyczepką do pojeżdżenia. Ogólnie ty, no ale ja bym miał 100 km na autostradę jechać? A no ty masz, widzisz, daleko. Fakt, że ja jechałem, wiesz gdzie? A 30? No 20 coś kilometrów do autostrady, bo ja wjeżdżałem przed Kłótnem na tą autostradę, wpadałem i wylatywałem w Kowalu. Także no nie. Aha, powiem... A ja jechałem 60 na samo jazdy, nie? No to właśnie, to ty zresztą ten... Ale powiem ci, z przyczepką miałem fajnie, bo u nas godzinę po mieście się z przyczepką pojeździłem. Zawsze wiesz, bo on mówi, prawo jazdy kategorii B przysługuje ci na to, że możesz sobie z przyczepką jeździć, nie? No tak. Dlatego on mówi, postanowił sobie to wprowadzić i nawet spoko to jest tam, wiesz. Godzina w tą cię nie zbawi, a zawsze już jak ktoś będzie chciał sobie z przyczepką jeździć, to już będziesz jakieś tam oblatanie miał, że tu trzeba się nadać, tu to, tu tamto. Ale powiem ci, ja akurat u nas na autostrady i do przyczepki jest taki duży samochód, nie? Ten większy taki, no kurczę, gabarytowo to jest naprawdę, nie wiem co to za model nawet, ale taki spoko. Ale co, bus? No taki ala bus, że ci powiem. Jak, ale wszędzie w całej Polsce są takie same. Jo? O, no tu... Fiat, teraz jest Fiat Ducato. Nie wiem, jak wyjdę to zobaczę. Ogólnie on nie był taki wysoki jak bus, nie? Tylko normalnie taki no, jak kombi długościowy, no i troszkę wyższy, nie? No, nie powiem ci, bo naprawdę nie wiem, u nas jest Fiat Ducato, a kiedyś był Transit Ford. O, to powiem ci, może i u nas jest ten Ford jeszcze. Bo to i stary Fordem... samochód jak cholera jest. No i Fordem ja będę się uczył jeździć, a na Ducato będę zdawał, bo nie ma. A, no właśnie, no to pewnie był Ford. I kurczę, ja tą budą dużą pojechałem na autostradę, odpiąłem przyczepkę i pojechałem na autostradę. Po co? 140 tym. Ja pierdolę, nie wiedziałem, czy nogami łapać kierownicę, czy nie. Wiesz jak to szło, jak szerszeń człowieku w tym, no, jak oni mają, w blog ekipie. Ale on naprawdę też już później 140 już więcej, tylko jak na autostradzie jechaliśmy, zdjęliśmy Elkę, żeby na mnie spadła. Bo ogólnie Elki po autostradzie nie mogą jeździć. O nie. No i ten, i się jak biliśmy, to ja cię kręcę, chwila, moment i stąd przyjechaliśmy na Kowal i z Kowala sobie zjechałem. To nie powiem, można sobie było i też poszaleć przed prawkiem, bo on chciał, żeby, on ma za zadanie, nie chciał właśnie na tę autostradę, żeby każdy przed zdawaniem prawa jazdy przekroczył te 100, 110, 120 na godzinę, nie? No, trzeba, o to chodzi. No, także nie powiem, no, ja nie, naprawdę, nie żałuję, że poszedłem do tego instruktora, bo tam to, co mnie nauczył, to ja, jak później zdawałem egzamin, to gdzie tylko nie pojechałem, gdzie mi nie kazał jechać, miałem od razu banana na twarzy, bo wiedziałem, co mniej więcej mnie czeka, jedynie jednego parkowania, taki akurat dziwny parking znaleźliśmy, ale miałem łatwo, bo prostopadłe, to miałem kwit i chwila, moment i egzamin był zdany, także ja się bardzo cieszę. Ja z gruberowo. Ja też, właśnie szkoda, bo chciałem przyjść zobaczyć, a teraz spadam na gospodarstwo i pokazuję stugi, kończymy, także akurat no ten odcinek 20 minut, tak jak miałem założone, tak się udało zrobić i mam nadzieję, że wam się spodoba, bo trochę tego porobiliśmy, trochę tamtego. Ja już tak wpadłem na ulicę, nie patrzę, no mówię, jakaś babka z dzieckiem by wyszła, 500 plus koniec by było. I już wam pokazuję stóg. Nawet miarkę mi wyszedł. Oby tylko Minik go nie rozwalił jak u Adasia na odcinku. Jakiś dzik mi wpadł. Także co kochani, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do Brączka, od biedaka do kozaka, bo jeszcze dzisiaj powinien na kanale się pojawić. A my słyszymy się już po weekendzie i lecimy sobie z akcją Kiszonka. Także co, na razie, łapkujcie, subujcie, trzymajcie się, cześć! Cześć!